trust me, I'm an engineer with epic skill and epic gear, trust me, I'm an engineer, oh shit, I think I'm out of here. Ahoj internauci, na początek mała anegdotka. Idą trzy dziewczyny, jedna brzydka, druga gruba, trzecia też z morskiej. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć trochę o budowie statku ostateczności oraz o sprzęcie. Ponieważ jestem na statku, no to temat jest jak najbardziej aktualny. Zacznijmy od jednostek, które są używane na statkach. Po pierwsze, zamiast kilometrów, my mamy tutaj mile morskie. Wynika to z tego, że mila morska jest to jedna minuta koła wielkiego. Na mapie koło wielkie jest to południk. Łatwo z tego określić, że jeżeli mamy na mapie zaznaczoną drogę, żeby określić tą drogę, wystarczy tylko zdjąć daną odległość i przyłożyć do południka, mamy wtedy drogę. Jednostką prędkości nie są kilometry na godzinę, tylko mile morskie na godzinę, potocznie zwane węzłami lub po angielsku knots. Generalnie zasada jest ta sama, ponieważ wygodniej jest używać mil morskich, dlatego też używamy mil morskich na godzinę, a nie kilometrów na godzinę, bo komu by się chciało to przeliczać? Sprawa jest jasna. Ale na przykład w Ameryce są używane sążnie zamiast metrów, bo metry są używane na statkach, ale do pomiaru długości, szerokości albo zanurzenia, tudzież głębokości wody w danym miejscu. W Ameryce są mapy sążniowe, w których odległości są podawane w sążniach, ale też w milach morskich właśnie. Poza tym są jeszcze jednostki pod tytułem tony. W tonach jest podawana wyporność statku, ponieważ jeżeli mielibyśmy podawać ją w litrach czy w sile, mielibyśmy problem, ponieważ litry są zależne od gęstości wody. Woda potrafi w jeziorze albo na rzece, woda ma około jednej tony na metr sześcienny, czyli generalnie jedna tona to tak naprawdę jeden metr sześcienny wody. Ale już na przykład jeżeli jesteśmy na morzu, to w jednym miejscu może być 1,01 tony na metr sześcienny, ale w innym miejscu może być 1,025 tony na metr sześcienny. Jest to różnica znaczna przy tych rozmiarach, o których mówimy. Dlatego wyporność podaje się w tonach. Wyporność jest to generalnie cała masa, jaka jest na statku. Są to zapasy, masa własna statku, masa ładunku, paliwo, wszystko co jest tutaj. Ale jeżeli odejmiemy od wyporności, od tej całej masy, masę statku, masę zapasów, mamy nośność. Nośność pokazuje, jaką masę możemy włożyć na statek, ładunku tak naprawdę. No dobra, to już mamy jednostki omówione. Przejdźmy teraz do budowy statku. No oczywiście każdy wie, dziób jest z przodu, rufa z tyłu. To jest dosyć proste, ale teraz w statkach stosuje się podwójne dno. Jest to sprawa o tyle fajna, że podwójne dno zostało wprowadzone obowiązkowo w statkach po katastrofie Exxon Valdez'a, kiedy zalało spory obszar wody paliwem, ponieważ był to tankowiec. Podwójne dno jest stosowane w celach ekologicznych, praktycznych, ale też bezpieczeństwa. Ekologiczne, ponieważ w razie małej stłuczki nie wylewa się cały ładunek, tylko się wylewa na przykład jeden zbiornik. Cele praktyczne to takie, że nie trzeba budować jakichś danych zbiorników, tylko wystarczy zrobić grodzie w podwójnym dnie. Podwójne dno może mieć metr, półtora metra grubości, mniej więcej tyle. Poza tym jeszcze cele bezpieczeństwa. Jeżeli uderzy w nas coś lekko, to nie rozerwie nam całej burty, nie zaleje przedziałów, tylko zaleje na przykład dany zbiornik. No i to mniej więcej tyle o budowie, bo tu nie ma za dużo wiedzy. Poza tym, w siłowni okrętowej mamy silnik główny, dwa generatory prądotwórcze i jeszcze trochę wyżej na statku jest zapasowy generator prądotwórczy i jeszcze są akumulatory. Aczkolwiek jest tak, dwa generatory, ponieważ jeden jest cały czas używany, drugi jest na przykład w wypadku manewrów. Zapasowy jest, jeżeli by te dwa nawaliły, a akumulatory są położone jak najwyżej, żeby w razie zalania agregatów można było jeszcze wezwać pomoc i widzieć coś. Generalnie do akumulatorów jest podłączone światło i podstawowe urządzenia nawigacyjne. No dobra, no ale tu nie ma co gadać. Teraz chcę wam trochę opowiedzieć na temat
urządzeń nawigacyjnych. To jest dosyć ciekawy temat. Generalnie tak, całą nawigację się prowadzi na GPS-ach. Z GPS-ów jest pobierana pozycja i teraz na statkach nie stosuje się takich GPS-ów jak w samochodach. W samochodach jest tylko z GPS-u sczytywana pozycja i tyle. Na statkach, poza tym, że jest sczytywany z satelit GPS-u, jest też w Europie satelita geostacjonarny EGNOS, z którego też się sczytuje, ale są jeszcze stacje różnicowe, które pokazują, jaka jest, które mają wyznaczoną pozycję konkretną, sczytują sobie pozycję z GPS-u, pokazują, jaka jest różnica, przesyłają poprawki na tą właśnie różnicę do statku. Generalnie całkiem fajna sprawa, bo dzięki temu nasza dokładność na GPS-ie jest około metra dwóch. No to jest naprawdę duża dokładność. Na statku mamy dwa rodzaje kompasów. Żyrokompas i kompas magnetyczny. Żyrokompasy są powszechnie używane. One są podłączone do prądu. Jest to beczka, w której jest woda i w której jest zanurzona kula żyrokompasowa. W środku znajdują się trzy żyroskopy. Jeżeli ktoś nie wie, co to żyroskop, no to szkoda. Ona bardzo dokładnie pokazuje to urządzenie północ, dlatego jest używane. Tylko, że jest niestety awaryjne. A drugi kompas, kompas magnetyczny, dużo mniej dokładnie pokazuje północ, ponieważ statek generuje własne pole magnetyczne, poza tym jeszcze też są wariacje magnetyczne. Znaczy północ magnetyczna nie jest dokładnie tam, gdzie północ geograficzna. No generalnie kompas magnetyczny jest używany bardziej jako awaryjny, więc nie używa się go w praktyce. No jest, bo musi być, ale w praktyce się nie używa, bo jest zbyt mało dokładny, za dużo bawienia się z nim. Jeszcze inną zabawką są radary. Radar działa na zasadzie mikrofal i tutaj taka mała anegdotka, że ktoś kiedyś robiąc coś przy antenie radarowej miał batonik w kieszeni. W pewnym momencie poczuł, że ten batonik się roztopił. W ten sposób powstała właśnie mikrofala, dzięki radarom statkowym. Generalnie radary pokazują obraz, pokazują na ekranie echa odbite od innych obiektów. Taki radar w zależności od wysokości anteny może pokazywać nawet na 50 mil morskich, jak jest dobra propagacja fal, to nawet dalej. Jeszcze z radarami wiąże się takie coś, że sam obraz trzeba przetworzyć, ponieważ obraz, który dostajemy prosto z anteny, jest po pierwsze bardzo niewyraźny, po drugie ma zakłócenia. Dlatego jest filtr zakłóceń interferencyjnych, które się fajnie układają w taką gwiazdkę na ekranie, ale niestety przeszkadzają. Jest filtr, który redukuje odbicia radaru, sygnału radarowego od fal. Jest filtr, który odbija odbicia... Kurwa. Jest filtr, który wycina odbicia od deszczu. Generalnie sam radar się konfiguruje w ten sposób, że mamy wzmocnienie i strojenie. Są to dwie ważne rzeczy, bo wzmocnienie daje moc na antenę, a strojenie dostraja ten impuls, żeby było jak najlepiej widać. Żeby obsługiwać radar, trzeba mieć uprawnienia, no ale łatwo się je robi, to znaczy przynajmniej nie jest ten problem. No, co poza tym? Poza tym jeszcze teraz jest takie coś jak mapy elektroniczne. Tylko tutaj mamy pewien problem, bo ponieważ mapy papierowe jakie były, takie były, ale nie było z nimi żadnych problemów. A z elektronicznymi jest tak, że mamy dwie rodzaje, klastrowe i wektorowe. Klastrowych nie można używać do nawigacji, one są, ale nie wiem po co są tak naprawdę. A wektorowych można używać. Wektorowe polegają na tym, że na mapie są nakładane warstwy z kolejnymi danymi. Można sobie dowolnie wybierać, czy chcemy na przykład, żeby głębokość nam pokazywało, czy na przykład, żeby przeszkody. To jest bez problemu i wtedy nie trzeba mieć map papierowych, jak ma się te mapy wektorowe. Całkiem fajna sprawa i jest to już, zaczyna być powszechnie używane, no bo jest to tańsza metoda, tylko że bardziej zawodna, bo w każdej chwili może prąd wysiąść. No, poza tym, do komunikacji z internetem na morzu używa się Inmarsatu. Jest to internet satelitarny, on sporo kosztuje, dlatego się to używa tak naprawdę do komunikacji, jeżeli trzeba, a
nie zawsze. A poza tym są UKF-ki, VHF-ki. No jest trochę tego sprzętu łącznościowego i jeszcze każdy nawigator powinien umieć Morsa. No ja niestety jeszcze tego nie zaliczyłem, ale niedługo zajdzie. No poza tym to chyba było na tyle tutaj z takich statków. A! Mamy jeszcze takie coś jak dratwy ratunkowe. Dratwa ratunkowa, to zaraz pokażę. Jest to taka fajna rzecz, że jest to beczka. W środku jest butla ze sprężonym gazem oraz tak naprawdę ponton z dachem, który się pompuje. Generalnie, żeby otworzyć taką tratwę, trzeba pociągnąć mocno linkę i wtedy ona zwalnia blokadę butli i się ponton napełnia. No jest to używane, jak wiadomo, do wypadku awarii statków. Poza tym są jeszcze łodzie zrzutowe, których tutaj nie mamy, ale pokażę zdjęcie Wam. Łodzie zrzutowe polegają na tym, że ludzie wsiadają, przypinają się pasami i łódka z rufy leci do wody pod kątem mniej więcej 45 stopni, trochę w powietrzu i wtedy tą łódkę odrzuca od statku, czyli to jest bardzo dobry patent, ponieważ jeżeli ze statkiem coś się dzieje, to jest się jak najdalej od niego, a można się uratować. Poza tym na statku jest system bezpieczeństwa, bo to ten system pożarniczy, który składa się z całej hydrauliki, z węży, ale też z butli. W siłowni okrętowej jest specjalny system gaśniczy, to znaczy jak zacznie się palić coś w siłowni okrętowej, gdzie jest pełno elektryki, nie gasimy tego wodą, bo by po prostu wszystko się nie nadawało do użytku. Tylko wyrzucamy stamtąd ludzi, zamykamy szczelnie i wpuszczamy tam dwutlenek węgla. Ogień się sam zadusi wtedy, no i wtedy mamy ugaszony pożar. Jest to ciekawe rozwiązanie, ale niestety konieczne, no bo inaczej by się nie nadawało tam nic do użytku po pożarze, a tak to można coś uratować. W kabinach poza tym są tryskacze. Polega to na tym, że wstaje rurka z sufitu i tam jest taka specjalna ampułka z szybko rozszerzalną ciecią. Jeżeli zacznie szybko się pożar, ampułka pęknie i zacznie płynąć woda. Całkiem fajna sprawa, no tylko niestety brak pożaru, wszystko jest zalane. No i poza tym chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Subskrybujcie mój kanał na YouTube oraz lajkujcie na moim fejsie, którego zobaczycie tu. Dziękuję za uwagę. Aho internauci.